60 years ago, the firefall changed everything. The asteroids rained for days. We were nearly wiped out. And then we found it. The impossible geometry of Christite. Bright crystals buried in the asteroid fragments. Christite saved us, allowed us to rebuild. The power it contained raised cities, gave us new weapons, battle frames, and even built starships. We wanted more. We found it on Alpha Prime, 7 light years away. And we built the Arc Light to take us there faster than any ship, bending space in the blink of an eye. It failed. Admiral Nostromo saved Rio, but lost his family when the Arc Light smashed into Fortaleza. But the Arc Light brought more than tragedy. So much more. It brought the melding. Punching in from another dimension as the Arclight engines flared, it consumed everything it touched. It smothered the Earth, engulfing it. We were blinded, separated from each other, lost. And then the Chosen came. We are all that's left. The still-running wreckage of the Arclight's engines keeps the melding at bay, but just. The Chosen came with weapons, ships, and strange machinery. They took over what was left of the Earth. I've seen so many possibilities. I dream of them. Of how we fought the war against the Chosen and the Melding. I dream of my father and what he became. These are my nightmares. You can prevent this. Stop the nightmares. And bring an end to this war. Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Kruszaków, a wy właśnie mieliście okazję podziwiać intro do naprawdę niesamowitej gry MMORPG, którą jest Firefall. Gra ta już wcześniej pokazywała się na moim kanale, pojawiała się na moim kanale, ale z racji tego, że później zaczęła przechodzić całą serię zmian, która sprawiła, że delikatnie zacząłem się frustrować i delikatnie byłem po prostu pogubiony w tym wszystkim, bo no wiadomo, już powiedzmy zacząłem się odnajdywać w tym nowym Firefallu, po nowym patchu, jakimkolwiek nowym patchu, który wszedł, zacząłem zdobywać surowce, przetwarzać te surowce, wytwarzać sobie z nich przedmioty, levelować moje battleframy, bo w tej grze nie jest tylko jedna postać, tylko po prostu zmieniamy battleframy, które dają nam po prostu różne inne możliwości, nie ma klas, tylko jest po prostu jedna postać i no i po prostu zmieniam sobie battleframy. Za każdym razem, kiedy już zacząłem ogarniać te wszystkie zmiany, no to pojawia się nowy patch, był tak zwany wipe ekwipunku, postaci i surowców i trzeba było zaczynać od nowa, co po prostu w pewnym momencie do tego stopnia mnie sfrustrowało, że stwierdziłem, że nie mam ochoty dalej grać w tę grę i dałem sobie spokój. Tym bardziej, że jest to taki troszeczkę MMO grinder, gdzie trzeba no troszeczkę posiedzieć przy komputerze, żeby po prostu dorobić się czegoś ciekawego, a z racji tego, że jest już wiosna, lato i tak dalej, no to... Wiecie, nie za bardzo chciało się człowiekowi siedzieć aż tak dużo przy komputerze i nadrabiać zaległości, które były tak naprawdę spowodowane tym, że co chwila w grze pojawiały się jakieś zmiany, kasowano ekwipunek, kasowano po prostu wszystko i niestety trzeba było zacząć na nowo. A czy może z delikatną zaliczką dla wszystkich tych, którzy byli nieco bardziej doświadczeni, bo wiadomo, jakieś tam XP zostało i tak dalej, ale trzeba było zdobywać surowce i tym podobne, co po prostu prędzej czy później no człowieka doprowadzało do szału, nie doprowadziło i przestałem grać. Ale cóż, sprawa wygląda mniej więcej tak, że właśnie teraz, 29, będzie premiera, oficjalna premiera gry Firefall. Już nie będzie to żadna zamknięta beta, otwarta beta, nie będzie to żadna faza beta testów. Jest to po prostu oficjalna premiera gry Firefall. W końcu, po tylu latach, bo ta gra już w sumie produkowana jest od około 5 lat, w końcu pojawia się jej oficjalna wersja. Nie wiem, czy pamiętacie, ale parę miesięcy temu nagrywałem taki króciutki komentarz, w którym wspominałem o tym, że jakaś chyba, nie wiem, czy chińska, japońska, czy koreańska firma, prawdopodobnie chyba chińska albo japońska, zainwestowała naprawdę pokaźną sumę pieniędzy właśnie w tę grę. Około 23 miliony dolarów, jeżeli się nie mylę. I to pozwoliło w końcu twórcom gry Firefall na dokończenie ich dzieła i na oficjalną premierę. Gra ta będzie dostępna na Steamie, jeżeli chcecie się oczywiście, jeżeli macie już konto Steam, to wystarczy po prostu wejść w zakładkę gry, wiadomo jak tam wszystko to działa, pewnie jesteście już zorientowani, więc nawet nie muszę wam tłumaczyć i tam można po prostu pobrać sobie Firefalla poprzez Steama, bądź też można wejść na przykład na oficjalną stronę Firefalla, pobrać sobie klienta i w taki sposób zainstalować sobie Firefalla, aczkolwiek ja akurat ostatnio instalowałem sobie przez Steama i było to moim zdaniem nieco bardziej czytelne i wygodne, także polecałbym raczej tę metodę, ale
oczywiście wszystko zależy od was. Słuchajcie, czym jest gra Firefall? Dla wszystkich tych, którzy są niezorientowani, jest to naprawdę pokaźny MMORPG, które, cóż, przechodziło tak dużą ilość zmian, że troszeczkę trudno to ogarnąć. Na samym początku, kiedy wspominam pierwsze filmiki z tej gry, które pokazywał mi mój kolega, który już niestety nie gra i z którym nie mam kontaktu, to była to gra taka troszeczkę bardziej nastawiona na PvP. Wiem, że miała się takie zacięcie na to, żeby to była gra bardziej nakierowana pod e-sport. Chyba w zeszłym roku przeznaczyli 1 milion dolarów na nagrody. Jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku albo jeszcze w poprzednim roku przeznaczono chyba jakieś milion dolarów na nagrody właśnie w turnieju PvP. Firefallu, ale no gra mimo wszystko nie była w stanie jakoś specjalnie wzbudzić zainteresowania od strony właśnie PvP i troszeczkę bardziej skoncentrowało się właśnie na tym aspekcie MMORPG, otwarty świat, eksploracja, niesamowite tereny, bardzo, bardzo taka fantastyczna, taki bardzo fantastyczny krajobraz właśnie można zobaczyć, ten futurystyczny, fantastyczny krajobraz można zobaczyć sobie w każdym świecie, który zwiedzamy. Cały świat Firefalla to jest oczywiście Ziemia, tylko że po prostu w roku, więc chyba 2200, coś koło tego, wygląda to mniej więcej tak, że chyba w roku 2178, kurczę, pewnie robię jakąś gafę teraz, nie będę, już w każdym razie, bardzo, bardzo odległej przeszłości dochodzi do katastrofy. Asteroida, która miała przejść obok Ziemi, zostaje przyciągnięta do Ziemi poprzez grawitację Księżyca i niestety rozbija się. Dochodzi do tak zwanego mrocznego, wiecie, Dark Age'u, tak, że po prostu, wiecie, wszystkie rządy świata upadają, technologia praktycznie nie istnieje i w ogóle jest po prostu jedna wielka apokalipsa, no może nie apokalipsa, tylko po prostu takie po prostu zacofanie delikatne się robi, ale wraz z tą katastrofą pojawiło się pewne dobrodziejstwo, ponieważ ta asteroida, która uderzyła, czy tam kometa, która uderzyła w Ziemię, niosła ze sobą naprawdę bardzo, bardzo dużo pokaźnych złóż, surowców, które okazały się być wyjątkowo wartościowe. I tym surowcem akurat jest krystajt i jego różne odmiany. Szybko się okazało, że jest to tak energodajny surowiec, że człowiek był w stanie odbudować bardzo szybko wszystkie swoje właśnie osiągnięcia technologiczne, nawet wyprzedzić to, co było wcześniej. No i cóż, po wielu latach tego właśnie mrocznego wieku, tego mrocznego okresu, Ziemia ponownie zaczyna, a czy ludzkość ponownie zaczyna stawać na nogi. Wszystkie te upadłe państwa, upadłe rządy, Stany Zjednoczone, Rosja, Niemcy i tak dalej, powstają na nowo, ale już nie jako właśnie te odrębne państwa, tylko zostają zunifikowane pod jedną banderą tak zwanego akordu. A akord postanawia, że z racji tego, że tak bardzo teraz polegają właśnie, że cała gospodarka Ziemi polega tak bardzo na krystajcie, to postanowią, że namierzą miejsce, z którego przyszła ta cała asteroida i tak też robią. Okazuje się, że przyszła ona z systemu Alpha Centauri i zaczynają budowę statków, które będą mogły pokonywać gigantyczne odległości w bardzo krótkim okresie czasu poprzez zaginanie czasoprzestrzeni. Do tego też dochodzi, docierają właśnie do systemu Alpha Centauri, zaczynają po prostu operacje wydobywania, ale z racji tego, że cała ta ekonomia Ziemi zaczęła tak bardzo polegać na wydobywaniu krystajtu, to akord stwierdzili, że muszą się w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby nie doszło do jakichś rewolt i tym podobnych, i budują gigantyczny statek, który nazywa się Arclight, który ma być właśnie takim zabezpieczeniem i takim gigantycznym statkiem bojowym, który ma rozwiązywać wszelkie możliwe problemy. Dochodzi do jego konstrukcji. No i cóż, w momencie, w którym ma on zostać wysłany właśnie w tę czasoprzestrzeń, mają zaginać i tak dalej, no to dochodzi do jakiegoś poważnego wypadku, coś nie wypaliło i doszło do zagięcia czasoprzestrzeni, ale statek nie wystartował. Niestety wylądował i to w bardzo niefortunny sposób w mieście Fortaleza w Brazylii, doprowadzając do naprawdę gigantycznej katastrofy. Przy okazji, przy zagięciu czasoprzestrzeni doszło do zjawiska, które nazywa się melding, które zaczęło obejmować naprawdę gigantyczne obszary na planecie, mutować wszystko, z czym miało kontakt i po jakimś czasie okazało się, że właśnie z tego meldingu nadeszła zupełnie inna rasa, która nazywa się The Chosen, czyli Wybrani. Którzy będą naszymi głównymi antagonistami w tej grze. I nie jest to jakaś taka właśnie typowo tempa rasa czy coś w tym stylu, jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. Wyglądają bardzo humanoidalnie, troszeczkę bardziej przypominają ludzi, którzy zostali po prostu w jakiś sposób przez ten melding zmienieni. Ale powiem wam tak, grałem jeszcze w okresie zamkniętej bety, potem w otwartej becie i właśnie wszystkie te wątki fabularne, które były połączone z Chosenami, wyglądały naprawdę bardzo interesująco i
Fajna wkręta, naprawdę fajna wkręta i mam nadzieję, że to wszystko zostało jeszcze bardziej rozbudowane i że eksploracja tej linii fabularnej będzie naprawdę interesująca, bo jest to coś bardzo fajnego. Po prostu coś na miarę naprawdę niezłej powieści science fiction, także wydaje mi się, że może być to bardzo ciekawe. No w każdym razie, mamy naszego głównego antagonistę, prawda? Musimy powstrzymać inwazję Chosenów, że przed tym oczywiście, żeby po prostu całkowicie zniszczyli ludzkość, bo taki jest ich główny cel. Jakiś antagonista w grze komputerowej musi być, akurat tutaj mamy takiego. Tyle jeżeli chodzi o wątek fabularny. Gra, jeszcze nie zdążyłem obczaić po prostu całego tego ogromu nowego świata, który został dodany. Jestem zszokowany tym, że po prostu przez około rok grania w Firefalla, kiedy sobie pykaliśmy na samym początku z Handlem i tak dalej, to praktycznie nic się nie zmieniało, przez cały czas ta sama mapa, żadnego PvP, żadnych jakichś większych zmian, a potem zaraz po tym wielkim ogłoszeniu, że ktoś postanowił zainwestować 23 miliony dolarów, po prostu wszystko ruszyło z buta w tak gigantycznym tempie, że momentami nie nadążałem za wszystkimi tymi nowościami, które były dodawane do gry. Oczywiście po prostu kompletnie się w tym wszystkim pogubiłem i przestałem w nią grać, ale teraz muszę stwierdzić, że jeżeli to już jest ta ostateczna wersja tej gry, to ja na pewno będę coraz więcej w nią grał. I to nie sam, bo akurat Logan The Bad Wolf, którego znacie z moich wspólnych odcinków z nim z Team Fortress 2, także jest weteranem Firefalla. Oboje sobie graliśmy. Zresztą nie tylko ja, bo naprawdę gigantyczna ilość osób, które pogrywa sobie na przykład w Battlefield Heroes, też gra w Firefalla. Bardzo, bardzo, bardzo regularnie spotykam moich ziomków z różnych innych gier komputerowych, czyli głównie z Battlefield Heroes, pykających sobie właśnie w tę grę. No bo cóż, jest ona akurat wyjątkowo takim odstresowującym i przyjemnym i bardzo oryginalnym zresztą MMO grinderem. Wiadomo, większość tych gier komputerowych, które są bardziej w tematyce MMORPG, no to najczęściej są, no powiedzmy sobie szczerze, jakieś World of Warcraft albo jego klony, a tutaj mamy takie naprawdę z wyższej półki, z pierwszego zdarzenia MMORPG, które jest bardziej osadzone w klimatyce w science fiction, co mi się strasznie podoba i naprawdę żałuję tylko jednego, że ta gra wychodzi teraz, w tym miesiącu i niestety w samym środku wakacji, kiedy człowiek ma ochotę po prostu jak najczęściej spędzać czas na dworze, a nie przylepionym do ekranu komputera. Co delikatnie mnie po prostu deprymuje z racji tego, że no raczej nie będę miał czasu na to, żeby sobie dobrze to wszystko, żeby dobrze się zapoznać właśnie z tymi zmianami, które wprowadzone zostały do gry Firefall. Bardziej będę koncentrował się oczywiście na innych sprawach, ale w miarę możliwości od czasu do czasu będę zasiadał przy komputerze i starał się mniej więcej ogarnąć, jak wygląda teraz cały ten Firefall, jak duże zmiany zostały wprowadzone i będę starał się robić w miarę możliwości, w miarę już ogarnięcia tego wszystkiego i przy okazji z pomocą Logana jakieś poradniki, w jaki sposób się odnaleźć, bo niestety gra nie jest zlokalizowana, nie ma wersji polskiej, trzeba się zapoznać delikatnie z językiem angielskim, także to niektórych z Was może delikatnie, no nie wiem, może zniechęcić do grania w Firefalla, ale wydaje mi się, że dla tych, którzy mają jako taką wiedzę z języka angielskiego, nie będzie chyba problemem, żeby mniej więcej pira z drzwi po prostu wsłuchać się w to, co mówią postacie. Tych dialogów nie ma wcale tak strasznie dużo i mniej więcej zorientować się, na czym polega fabuła danych misji, czy też głównego wątku fabularnego. A jeżeli macie z tym aż tak duże problemy, to po prostu wystarczy się sugerować tak zwanymi quest markerami. Zaprowadzą was praktycznie za rączkę do miejsca, do którego musicie pójść. A jeżeli to wam też będzie sprawiało jakiś problem, no to możecie zawsze znaleźć jakiegoś starszego kolegę, połączyć się wspólnie siły i wspólnie pokonywać wątek fabularny, bo jest możliwość po prostu poruszania się w drużynie. Zawsze było to maksymalnie 5 osób, nie wiem czy to w jakiś sposób zmieniono, ale chyba raczej nie. Jeszcze nie sprawdzałem, będę musiał oczywiście to wszystko przetestować, ale mniej więcej tak to wszystko wygląda. Także ja naprawdę serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście już niedługo pobrali sobie tę grę, przetestowali ją. Instalka nie jest jakaś strasznie duża, to jest chyba, nie wiem, 5 GB czy 6, już nawet nie pamiętam. Mi to zajęło około, nie wiem, 2 godziny, a mamy pobieranie 10 mega, także nie jest to chyba aż jakieś takie olbrzymie. Zawsze możecie sobie po prostu zostawić komputer włączony na noc i pobrać, nie wiem, jak to sobie chcecie. W każdym razie, lada dzień, mamy premierę, oficjalną premierę gry Firefall. Serdecznie zapraszam do tego, żebyście ją wypróbowali. Ja w ten tytuł gram już od ponad półtora roku. Troszeczkę wiem o tej grze i zawsze widziałem w niej bardzo duży potencjał. I fajnie, że jakaś gigantyczna firma także zauważyła w niej jakiś spory potencjał i postanowiła zainwestować te naprawdę duże ilości pieniędzy, żeby w końcu ta gra mogła zostać ukończona. I jestem bardzo podekscytowany tym, że w końcu ten oficjalny Firefall, ten dokończony produkt
jest za chwilę dosłownie będzie na rynku i będzie można się tym cieszyć. Także z mojej strony to już jest wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobała prezentacja gry Firefall. I cóż, jak już będzie dostępna na Steamie, to zapraszam do pobierania i do wspólnej gry. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.